Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział czwarty. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, nakazują powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dzięczynieniem wierzący. I ci, którzy poznali prawdę. Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. Staje się bowiem uświęcone przez Słowo Boże i przez modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast światowe i babskie bajki. Sam zaś ćwiczyć się w pobożności, bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda. Pobożność jest zaś przydatna jest do wszystkiego, mając obietnicę życia obecnego i tego, które ma nadejść. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie. Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Niechaj nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby Twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie. W tych sprawach bądź wytrwały, to bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy Cię słuchają.